Zbrodnia doskonała. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 10:30, Katarzyna Oklińska, zapraszam. W południe komisja zajmująca się badaniem przyczyny katastrofy smoleńskiej ma przedstawić dotychczasowe wyniki badań. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wypych powiedziała w Polskim Radiu 24, że podczas spotkania z dziennikarzami zostanie zaprezentowany film, w którym mają znaleźć się nowe, niepublikowane dotąd dowody w śledztwie. Podkomisja smoleńska została powołana w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Od tego czasu jej członkowie spotkali się na kilku sesjach plenarnych. Ostatnia z nich odbyła się we wtorek. W katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Organizacja Państwo Islamskie coraz częściej wyszukuje potencjalnych terrorystów w internecie. W Niemczech powstała już specjalna grupa operacyjna policji zajmująca się tym zjawiskiem. O sprawie informuje dziennik Süddeutsche Zeitung. Gazeta podaje, że radykałowie wyszukują w internecie osoby, które wydają się być podatne na propagandę tzw. Państwa Islamskiego. Następnie są one mobilizowane do przeprowadzania ataków. Internetowi instruktorzy doradzają im także w wyborze celów. Jak czytamy, niemiecka policja zajęła się tą sprawą po dwóch zamachach, do których doszło latem w Bawarii. Okazało się, że sprawcy byli w stałym internetowym kontakcie z terrorystami-instruktorami. Niemieccy śledczy przyznają, że rozwojowi tego nowego typu terroryzmu sprzyja rozwój portali społecznościowych. Jak czytamy, niemiecka policja powołała specjalną grupę operacyjną badającą internetową rekrutację terrorystów. Sztab Hillary Clinton opublikował raport na temat stanu zdrowia byłej sekretarz stanu, która zasłabła w niedzielę w Nowym Jorku. Lekarka kandydatki demokratów informuje, że jej stan zdrowia poprawia się. Opis wyników swoich badań lekarskich opublikował też Donald Trump. Lekarka Hillary Clinton poinformowała, że była sekretarz stanu nabawiła się łagodnej, niezaraźliwej formy zapalenia płuc. Zdiagnozowano ją w miniony piątek po przeprowadzeniu tomografii komputerowej klatki piersiowej. Powodem przeprowadzenia badań były napady kaszlu u Hillary Clinton. Dochodzi do siebie przyjmując antybiotyki i odpoczywając, napisała lekarka, podkreślając, że Hillary Clinton jest zdrowa i że jest zdolna do pełnienia funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin wcześniej Donald Trump mówił o swoim stanie zdrowia podczas nagrywania popularnego programu telewizyjnego doktora Mehmeda Oza. Z ujawnionych przez 70-letniego miliardera informacji wynika, że ma nadwagę i że zażywa lek obniżający poziom cholesterolu. Szczegóły rozmowy doktora Mehmeda Oza z Donaldem Trumpem Amerykanie poznają podczas emisji programu, którą zaplanowano na dzisiaj. Teraz to już wszystko. Kolejne informacje dnia o godzinie 11. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A do godziny 11 na antenie Polskiego Radio 24 rozmawiamy o gospodarce. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A mówiąc precyzyjnie, teraz będziemy rozmawiać o naszych emeryturach. W studiu Polskiego Radia 24 przypomnę, Michał Dybuła, główny ekonomista banku BGŻ PNP Paribas, Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. No właśnie, będziemy rozmawiać teraz o emeryturze w kontekście między innymi tego, co dzisiaj na pierwszej stronie pisze dziennik Gazeta Prawna i pozwolą panowie, pozwolą państwo, że zacytuję. Rząd PiS po cichu szykuje rewolucję w świadczeniach dla służb mundurowych. Jak dowiedział się dziennik Gazeta Prawna, wypłaty emerytur dla nich będą możliwe dopiero wtedy, gdy osiągną oni powszechny wiek emerytalny. Dziś policjanci, wojskowi i tak dalej mogą wnioskować o wypłatę emerytury po osiągnięciu wymaganego stażu pracy. Minimalny to 15 lat. Takie rekomendacje mają znaleźć się w konkluzjach przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy. Znajdą się takie konkluzje? Pan Paweł Wojciechowski? No cóż, jesteśmy kilka tygodni przed tymi konkluzjami, więc trudno wyrokować, co zostanie przyjęte. No ale trzeba, diagnoza jest, tak jak pan powiedział, prawidłowa, znaczy poprawna, czyli mamy sytuację taką, że mówimy o systemie powszechnym, który powszechny nie jest, bo niektóre grupy zawodowe, tak zwane służby mundurowe, czy rolnicy mają inny rodzaj ubezpieczeń. To nazywamy to zaopatrzeniowym systemem, czy system zabezpieczenia, w odróżnieniu do systemu ubezpieczeń społecznych.
Jest to system, który nie oparty jest na koncepcji zdefiniowanej składki, czyli tyle odkładam, to tak naprawdę mam na rachunku i tyle dostanę w przyszłości z wypłaci do ZUS w postaci świadczeń emerytalnych lub rentowych. Tylko tyle, ile zostanie zagwarantowane w postaci przyszłego świadczenia przez państwo. Co oznacza, że te systemy są z natury bardzo kosztowne dla państwa i deficytowe. Wiążą się z dużą niewydolnością tych systemów, zwłaszcza w systemie KRUS. Jeżeli mamy do czynienia również z faktem, że na przykład w przypadku służb mundurowych takie świadczenie można otrzymać po 15 latach stażu, a nie tak jak w systemie powszechnym po 25 latach i generalnie po osiągnięciu wieku emerytalnego, to oznacza, że mam do czynienia również z długim okresem przekazywania tych świadczeń, które są z grubsza biorąc mniej więcej dwukrotnie wyższe niż w systemie powszechnym. Faktycznie wynoszą one 60% podstawy uposażenia, maksymalnie do 75% w przypadku służb mundurowych. No, w przypadku systemu powszechnego stopę zastąpienia, czyli taki odpowiednik tego wskaźnika, to jest około 40%. Więc po pierwsze są dwukrotnie wyższe, po drugie jest możliwość uzyskania tych świadczeń szybciej. Również dotyczy to na przykład górników. W tej sytuacji pytanie jest takie, jak te systemy jak gdyby ujednolicić te zasady. To jest pierwsze pytanie. Jak wyeliminować różne anomalie, na przykład korzystania z ubezpieczenia się w KRUS-ie zamiast w ZUS-ie, żeby wykorzystać opłacalny niższy składek. I po trzecie, żeby jak gdyby w pewnym sensie zracjonalizować sposób określania sposobu waloryzacji tychże świadczeń, bo to są różne systemy, jak również w powiązaniu ze stażem, czy również ze wskaźnikami, które są proponowane corocznie przez rząd. W wypowiedzi pana Pawła Wojciechowskiego padło chyba hasło kluczowe, czyli powszechność. No i właśnie o tym też wczoraj na naszej antenie mówił Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Posłuchajmy. Tutaj myśmy omawiały w internecie sposób zabicia Jezusa, że bez świadków, że w nocy były standardy, kilkadziesiąt ich było, a żaden z nich nie był potraktowany poważnie. Tak zabito Jezusa Chrystusa, największego człowieka na świecie, największego nauczyciela na świecie. Także ty nie mów nauczycielu, nie mów rabbi, nie mów ojcze, bo nie wypada. Byśmy nie mieli Michał Dybuła? No myślę, że problemy te byłyby o wiele mniejsze, przede wszystkim w perspektywie tych kilkunastu lat do przodu, bo po prostu zwiększyłaby się pula tych świadczeń, którymi ZUS może, czy państwowe ubezpieczenia mogą dysponować. I być może zmniejszyłaby się również ta suma wypłacanych świadczeń, no bo trzeba pamiętać, że to, co jest takim głównym wyzwaniem, i to nie za kilka lat, tylko już teraz, no to jest starzenie się społeczeństwa, rosnąca liczba emerytów, która będzie przyspieszać, po prostu ten przyrost będzie przyspieszać w następnych latach. Na siłą rzeczy jak gdyby ten dopływ nowej siły roboczej na rynek pracy będzie mniejszy, więc potencjalnie tych płatników świadczeń będzie również ubywać. No a to z kolei oznacza, że albo to świadczenie emerytalne musi zostać drastycznie obniżone, czy będzie drastycznie obniżane w perspektywie tych następnych lat, bądź też po prostu będą musiały wzrosnąć składki czy podatki, żeby istniejący poziom tego zabezpieczenia emerytalnego móc utrzymać. I to nie są proste decyzje, tak? Na pewno ta racjonalizacja systemu. Także telewizja nisko spadła, Kalaskowska mówiła, bo jak też i pobierania świadczeń jest krokiem w... Wiadomo, że w internecie jest więcej. No, F. Kalaskowska mówi, że nie ma miłości dla telewizji, że F. Kalaskowska ma miłość dla i policjantów, do internetu, żołnierzy i być może górników. Maciej
także radio Conchita, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, David, Langston, decyzji, które miłość do internetu. Sprawiają, że ten system staje się przesyłam bardziej wydolny. Radio, tak FM, Euro, Conchita, na to Barbie, wszystko składa się wiele baby, różnych Langström, elementów. Extra. Jeżeli Radio Conchita pojawia się projekt podniesienia płacy minimalnej i stawki godzinowej, w 2014 roku kolejnym elementem jest piłką wokół na treningu, ponieważ miała wewnętrzne i nic nie widziało, lekarze podali jej lek Manitol, który obniża ciśnienie w oczach. Trzech członków Kenijskiego Komitetu Olimpijskiego została aresztowana i podała francuska agencja prąd. Natomiast organizacja ta została rozwiązana przez władze krajowe w związku z błędami i wykroczeniami popełnionymi podczas igrzysk w Rio. Dotyczyły one zakwaterowania i transportu, nieprawidłowości przy załatwieniu akredytacji i przekazywaniu zestawów olimpijskich, które nigdy nie dotarły do sportowców. Wygląda na to, że niektórzy z członków delegacji prawdopodobnie chcieli też spędzić kilka dni w Brazylii na koszt Kenijskiego Komitetu Olimpijskiego. Właśnie powinno rozpoczynać się kolejne spotkanie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej z przedstawicielami podkomisji, które na polecenie Antoniego Macierewicza badają ponownie. Przewodniczący podkomisji Wacław Berczyński twierdzi, że posiada ona, jak się wyraził, rozstrzygające dowody w sprawie katastrofy. O nowych ustaleniach ma poinformować dziś w południe na konferencji prasowej. A kolejne informacje to KFM o 11. Wysokie składki. Drugim elementem pogoda. Dziś przewaga słońca padać nie powinna na termometrach od 19 stopni na północy na wschodzie kulem do 27 miejscami na Dolnym Śląsku. Radio to KFM. Pierwsze radio informacyjne. W pierwszym półroczu 2016 to jest 18 tysięcy urodzeń, to jest znacznie więcej niż w latach poprzednich. No, można powiedzieć tak, trzymamy kciuki. Paweł Wojciechowski. Bardzo cieszę, że pan podniósł kwestię słowa sprawiedliwości społecznej, chociaż tak naprawdę można je rozumieć na dwa sposoby. Pytanie jest takie, czy sprawiedliwe jest to, że na przykład, że dostajemy dokładnie to, cośmy włożyli, tak? Znaczy, akumulacja odkładamy na koncie i mamy dokładnie to w przyszłej emeryturze, co zakumulowaliśmy przez wiele lat swojej pracy. To jest system ubezpieczeniowy. I ja rozumiem tak to znaczenie sprawiedliwości społecznej, ale że tak powinno funkcjonować. Tak, ale drugie znaczenie sprawiedliwości polega na tym, że trzeba wyrównować dochody dla tych, co nie mają. Pytanie jest takie, czy nie mają dlatego, że przepraszam za sformułowanie, cwaniaczą, tak, na przykład nie płacą żadnych składek i potem się skarżą, mimo że są bardzo bogaci, że mają 300 złotych emerytury, znamy takich, zwłaszcza wśród aktorów, takie wystąpienia, bo nie płacą żadnych składek, albo prawie żadnych, bo pracują w pracowni, tak, inny typ umów mają, czy dlatego trzeba pomagać tym osobom, które są ubogie w wieku emerytalnym, że miały godną emeryturę, ale biorąc pod uwagę również zgromadzony majątek tych osób. I wtedy to jest, nie powinno być przedmiotem tak do końca systemu ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim systemu opieki społecznej. Mogą być klientami tzw. MOPS-ów. Proszę bardzo, jest opieka społeczna i tym ludziom trzeba też pomagać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zgwałcenie, to tutaj już jest bardzo znikomagiczne, bo w stosunku do 800-900 zgwałceń, ale mamy dzisiaj też taką sytuację, że ludzie ciężko pracują przez wiele lat, przechodzą na emeryturę i rzeczywiście dostają z tą emeryturą na poziomie 300 zł, przez całe życie rzeczywiście płacili. Ja rozumiem, że zmiany zmierzające do tego, żeby ten system stał się bardziej sprawiedliwy, czy bardziej adekwatny do rzeczywistych potrzeb obywateli, którzy po kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy zasługują na chwilę odpoczynku i właśnie też taką opiekę państwa. Dzisiaj jest to, że bo jak płacili i mają na kontach swoich emerytalnych ZUS, to na pewno będą mieli taką emeryturę, jaka wynika z ich składek z kapitału początkowego. Co więcej, waloryzacja w systemie emerytalnym powszechnym, czyli w ZUS-ie, jest bardzo hojna na etapie gromadzenia tych składek, jak i również na etapie wypłaty tych świadczeń. Więc absolutnie ZUS nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu, z tych zgromadzonych pieniędzy na konto. Ale z drugiej strony też wiemy, że utrzymanie całej struktury ZUS-u nie jest tanie, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. To nie jest tak, naturalnie. Moim zdaniem, możemy tutaj długo rozmawiać i rozbierać jakby wyznaczenie kipiesza tą zbitkę sprawiedliwość społeczna, co jest sprawiedliwe, co nie, i pewnie takich definicji znaleźlibyśmy więcej.
więcej niż dwie. Natomiast nie wolno zapominać o jednym, że system musi być również efektywny, wydajny i bezpieczny z punktu widzenia finansów publicznych, czyli niestabilności finansowej nas wszystkich, bo wiadomo, nas zbyt hojne wydatki w stosunku do wpływów prędzej czy później doprowadzą do gigantycznego deficytu sektora ubezpieczeń społecznych, czy w ogóle sektora finansów publicznych, wzrostu długu publicznego i w konsekwencji mogą stać się zarzewiem bardzo poważnej recesji za kilka lat, więc tego elementu efektywności absolutnie nie wolno pomijać. Znaczy jednym z elementów rozwiązania tego problemu systemu emerytalnego byłoby wprowadzenie jednolitego podatku, nad którym pracuje rząd. Zresztą ZUS kiedyś też zgłaszał taki postulat, żeby ujednolicić składkę, a przynajmniej zgłaszał takie postulaty w formie raportów, które przygotowywały firmy na zlecenie. To są kobiety, które są w katolicznych związkach, nie wytrzymują. Może nie ujednolicenie składek, tylko raczej ujednolicenie systemu poboru podatków i składek, ponieważ zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i podatki dochodowe od osób fizycznych są pobierane z tego samego źródła. I nie ma żadnego problemu, żeby ułatwić się przedsiębiorcą. Ja osobiście kieruję takim projektem, który programowy dla rządu, który polega na nazywany jest tak zwanym programem jednolitej daniny. Jednego jednolitego poboru składek na ubezpieczenia społeczne i podatków w taki sposób, żeby ułatwić się przedsiębiorcom, a jednocześnie usprawnić funkcjonowanie całego systemu. Między innymi tam są takie elementy, jak na przykład ujednolicenie podstawy miaru. Składa jednolita danina sprawiłaby, że te 50% osób, które płaci PIT, a nie płaci składek w pełnym wymiarze, by płaciły składki w pełnym wymiarze? W pewnym sensie tak, ponieważ pamiętajmy, że w jednolitej daninie obecnie w tych daninach 80%, ponad 80% to są składki na ubezpieczenia społeczne, a zaledwie 20% są podatki. Ta struktura powoduje, że tak naprawdę płacimy niewiele podatków z podatków dochodowych, natomiast wszyscy koncentrujemy całą dyskusję publiczną na temat progresywności podatków dochodowych. To de facto tak naprawdę największą częścią tego wszystkiego są składki na ubezpieczenia społeczne. Czy to by spowodowało zwiększenie bazy podatkowej składkowej? Tak, istotą tego programu jest przede wszystkim to, żeby ta powszechność systemu i akceptacja dla ubezpieczeń społecznych i również długie perspektywy wydolne systemu emerytalnego wzrosła. I jak rozumiem, to mogłaby być jakaś alternatywa dla wydłużania wieku emerytalnego. Poprzedni rząd wiek emerytalny podniósł, ten mówi, że będzie obniżane. Eksperci mówią, gdzie są pieniądze i jak rozumiem, tutaj gdzieś w połowie drogi można by się spotkać z tymi rozwiązaniami, czyli obniżamy wiek, ale uszczelniamy system, sprawiamy, że on jest bardziej powszechny. Jak mówimy o ZUS-ie, czy o ubezpieczeniach emerytalnych, to wracam do tego, że to powinien być jak najprostszy system, zarówno system płacenia składek, o czym mówimy, jak i sam system waloryzacji. Mamy zapowiedź Ministerstwa Rodziny dotyczącą tego, że w przyszłym roku ta waloryzacja też ma się ujednolicić. Im bardziej ujednolicimy ten system, tym bardziej on stanie się, tak jak mówimy, sprawiedliwy, tym będzie bardziej zrozumiały, przejrzysty dla ubezpieczonego i płacącego składki. Żeby taką jednolitą daninę wprowadzić, żeby nie uszczelniać system poboru składek, podatku i parapodatku, tak żeby działo się to w sposób bardziej efektywny i bardziej przyjazny
dla płatników, bo w ten sposób można wygenerować nowe środki. Czy będzie to czasowna alternatywa, czy dająca się sfinansować alternatywa dla stopniowego wydłużania wieku emerytalnego, również w kontekście tego, że po prostu żyjemy dłużej i dłużej pobieramy świadczenia emerytalne. Nie wiem, znaczy tutaj pewnie trzeba by było sięgnąć do liczb i nad tymi liczbami się pochylić, je przeanalizować, no bo to też będzie zależało od tego, na ile tych dodatkowych środków uda się uzyskać i jakie będą te potencjalne wypływy. No nie za rok, za dwa, tylko no w jakiejś takiej rozsądnej perspektywie kilkunastoletniej, tak żeby jak się już raz ten system zmieni, żeby nie trzeba go było reformować za, nie, za dwa, trzy albo za pięć lat, żeby jakaś stabilność tego systemu mogła zostać zagwarantowana. Jesteś jeszcze tutaj do tematu emerytur, czy przechodzimy do kolejnego? To przejdźmy do kolejnego, skoro nie widzę głosów sprzeciwu. Nie do końca. Chciałbym panu zapytać, czy godziny, bo chyba to już nawet nie dni ministra skarbu są policzone dzisiaj. Premier Beata Szydło w TVN24 odpowiadając na pytanie, czy będzie dymisja ministra skarbu Dawida Jackiewicza, powiedziała, prawdą jest, że w najbliższych godzinach odbędzie się konferencja prasowa, na której powiem o tym, co dalej z Ministerstwem Skarbu Państwa, co dalej z MSP, to doskonale wiemy, ministerstwo ma być wygaszane. Pytanie, co z ministrem skarbu Maciej Wośko? Poczekajmy na konferencję i na to, co usłyszymy od pani premier. O tyle mniejsze jakoś tam zaskakujące informacje, bo sam minister Jackiewicz wywiadach, że gdzieś tam będzie żegnał się z zatem do końca roku ministerstwo skarbu miało, czy ma zostać wygaszone, tu się nie zmieniło. Jestem ciekaw decyzji rządu i decyzji dotyczącej zarówno ministerstwa skarbu, jak i samego pana ministra. Oczekiwanie było, że na karę śmierci, słyszałam takie. To cóż, ja nic nie mogę powiedzieć, bo nic nie wiem na temat. Bo nie można jej przelicytować. Bez komentarza. Znaczy jeszcze można tortury. Michał, to było strasznie, ja zasady nie komentuję polityczno-personalnych wydarzeń, które dopiero mają się wydarzyć. Znaczy 500 plus dla 18-latków na kulturę. Taki pomysł dzisiaj wszedł w życie we Włoszech. To dobry pomysł, bo być może rząd, skoro już mamy 500 plus na dziecko, powinien także pomyśleć o tym, aby dać 500 plus, nie mówię, że o 500 euro, ale o 500 złotych na kulturę. Nie, co panowie na ten pomysł? Poczekamy może na 500 plus, które pewnie gdzieś tam, no ja to pierwsze podsumowania możemy się pewnie spodziewać pod koniec roku i jak nasz program zadziałał i jaki wpływ ma i na gospodarkę, zarówno w tej skali mikro, gospodarkę gospodarstw domowych, jak i